Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Ballad i Romansów. Wiemy już mniej więcej, jaka jest różnica między miłością a zakochaniem, czyli wiemy, czego szukać. No i dobrze byłoby, żebyśmy tego zaczęli szukać. Więc dzisiaj odcinek o tym, co to zrobić, kiedy człowiek nie wie jak. Kiedy człowiek się boi, kiedy nie wie którędy, kiedy nie wie, co zrobić, kiedy nie ma odwagi. Czyli jak zrobić, będąc mężczyzną i kobietą, żeby poszukać rzeczywiście miłości. Jak się odważyć, jak wystartować, jak zacząć naprawdę szukać miłości. Więc najpierw pierwsza część dla mężczyzn, dla panów, dla tych wszystkich, którzy się jakoś obawiają, mają jakieś trudności, żeby odważyć się wystartować do jakiejś dziewczyny. Otóż wiem, że spodziewasz się najprawdopodobniej, że teraz usłyszysz coś bardzo zaskakującego, że będzie jakaś fantastyczna metoda, taka, która daje stuprocentową gwarancję, że się uda. Otóż surprise! Nie, nie będzie żadnej takiej metody. Właśnie najgorszą rzeczą, jaką jest, to jest takie myślenie, że potrzebuję czegoś specjalnego. Że trzeba mieć jakiś specjalny tekst, takim, którym rozpocznę. Że trzeba coś wymyślić fantastycznego. Nie. Istnieje jeden, najbardziej podstawowy, fantastyczny, stuprocentowo skuteczny tekst na rozpoczęcie każdej rozmowy, szczególnie tam, gdzie się bardzo boisz. Ten tekst brzmi cześć. Po prostu. W sensie pójdź i powiedz cześć, a potem zacznij gadać, nawet jeżeli ci odbierze mowę w gębie. Odważ się. Najważniejszą rzeczą jest po prostu się odważyć. Nie ma żadnych sposobów, nie ma żadnych cudów. Oczywiście można, ale to jest wtedy zwodzenie kogoś. To jest wtedy próba wkręcenia kogoś. Nie. Pójdź i rozpocznij bycie w relacji z kimś. Najważniejsza rzecz, tak sobie myślę, to jest po prostu dzisiaj zastanowić się, czy jest w twojej okolicy, w twoim myśleniu, w sercu, w głowie jakaś kobieta, jakaś dziewczyna, która cię interesuje, co do której właśnie czujesz, że mogłoby się coś zacząć. I po prostu pójdź i rozpocznij rozmowę, albo zadzwoń. Tylko tyle, nic więcej specjalnego. Zawsze mi się tu przypomina taka historia, jak jeszcze byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie. Była tam w duszpasterstwie taka Hania. No po prostu dziewczyna marzenie, no absolutne cudo chodzące. Był taki moment, kiedy czterech facetów się w niej zakochało i oczywiście wszyscy czterej, co zrobili, przyszli do mnie, żeby mi powiedzieć, że tak jest i że oni nie wiedzą, co zrobić, że nie wiedzą, jak wystartować i tak dalej. Co się stało? Po mniej więcej miesiącu takiego jęczenia zjawił się piąty, wszedł, zabrał i poszedł. W sensie tyle. Miałem w ogóle takie wrażenie, że wszedł, przerzucił ją po prostu przez ramię i poszedł z nią. I tamtych czterech zostało z taką rozdziawioną gębą. Co zrobili? Przyszli oczywiście do mnie o tym porozmawiać. Nie. Otóż, bądź mężczyzną, nie bój się tego, że dostaniesz kosza. Dostanie kosza jest jedną z najważniejszych męskich rzeczy, jednym z najważniejszych męskich doświadczeń. Startujesz, dziewczyna cię odrzuca, myślisz sobie, nie byłam niegodna i idziesz dalej. To jest coś, co bardzo buduje męskość, co nie sprawia, że czujemy się gorzej, tylko możemy się nauczyć własnej wartości. Więc, drogi mężczyzno, jeżeli chcesz poszukać miłości, jeżeli chcesz rozpocząć coś, co może kiedyś się zakończy małżeństwem, to po prostu idź i rozpocznij. Skoro już panowie wiedzą, co mają zrobić, to teraz krótki pocisk dla pani. Otóż w normalnych warunkach, w normalnej sytuacji powinno być tak, że panie siedzą na wysokiej wieży, czekają tam na dole, faceci zabijają się o tą wieżę, pokonują smoki, wdrapują się na wieżę, zdobywają te kobiety, one odrzucają 16 kandydatów, aż się znajdzie ten jedyny. Tak powinno być, ale tak nie jest. I droga pani, droga kobieto, droga dziewczyno, jeżeli zamierzasz po prostu siedzieć i czekać, aż się znajdzie książę z bajki, to rzeczywiście czasem się znajdzie, a zazwyczaj się nie znajdzie. I w związku z tym mam ogromną prośbę, żebyś przestała po prostu czekać. I broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyśmy weszli w takie czasy, kiedy to kobiety zdobywają mężczyzn. Nie. Ale trzeba zrobić jeden bardzo piękny ruch, który zresztą jest opisany w Piśmie Świętym, w Pieśni nad Pieśniami. W trzecim rozdziale jest taki bardzo ładny fragment, gdzie oblubienica leży na swoim łóżku i mówi taki tekst, który myślę każda pani doskonale zna. Kiedy mówi, nocą na mym łożu szukałam ukochanego mej duszy i go nie znalazłam, czyli byłam sama. Co wtedy zrobiła oblubienica? Mówi, wstanę, ubiorę się i pobiegnę na place i ulice miast i będę szukać mojego umiłowanego. I to jest dokładnie to, co trzeba zrobić. Pieśń nad pieśniami jest tutaj genialna. Otóż, droga pani, jeżeli jesteś sama, jeżeli ta samotność już cię dobija, to takie proste pytanie. A da się w ogóle ciebie gdzieś spotkać? Czy jesteś w jakichś miejscach, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie ludzie mogą cię spotkać, mogą się tobą zachwycić i mogą cię pokochać? Czy też, właśnie, siedzisz w domu,
spotykasz się tylko i wyłącznie ze swoimi dwoma koleżankami najbliższymi i zawsze cię można spotkać tylko z nimi. Spędzasz cały dzień w pracy, bo robisz jakieś w ogóle pewnie świetne rzeczy, ale jesteś tylko w pracy, gdzie nikogo się nie da poznać. Mówiąc krótko, czy są takie miejsca, czy nieustannie próbujesz wymyślić takie miejsca, gdzie się, przepraszam za wyrażenie, ale po prostu udostępnisz, gdzie pozwolisz, żeby ktoś cię zahaczył. Tylko tyle masz zrobić. Nie chodzi o to, żeby kobiety zdobywały mężczyzn. Nie. Powinno być inaczej. To oni powinni to robić. Ale strasznie ważne jest, czy ten mężczyzna gdzieś cię może spotkać. I to oczywiście każdy musi poszukać, każda z was musi poszukać jakiejś właściwej odpowiedzi dla siebie. Bo to nie znaczy, że teraz trzeba chodzić po wszystkich miejscach świata. Tylko taka, jaka jest twoja wrażliwość, jaki jest twój charakter, to musisz poszukać takich miejsc, gdzie będziesz się czuła dobrze, ale gdzie będą się pojawiali nowi ludzie. Jeżeli ktoś ma ciebie pokochać, to musi cię znaleźć. Jeśli będziesz siedziała tylko w tej zamkniętej wieży, no to cię nie znajdzie. Więc drogie panie, bardzo zapraszam, żebyście wstały z waszych łóżek i żebyście poszły na place i ulice miast, tam gdzie są ludzie, żeby można było was spotkać, zakochać się w was, a potem zbudować z wami miłość. Reasumując, drogie panie i drodzy panowie, zasadniczo w tym, żeby zacząć, potrzeba tylko jednego. Trzeba zacząć. Przestańcie szukać jakichś niewiarygodnych sposobów, jakichś metod specjalnych, one-linerów, cokolwiek. Nie. Trzeba po prostu zacząć. Stworzył cię Pan Bóg, a to znaczy, że masz wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyś był i była zachwycająca, fascynująca, jakakolwiek tam inna. Masz wszystko, co potrzebujesz, żebyś był fantastycznym obiektem do zakochania się dla kobiety. Więc po prostu zacznij. To jest naprawdę strasznie proste. Ten lęk tam będzie? Będzie. Strach będzie, obawa przed odrzuceniem? Będzie. No i niech sobie będzie. Po prostu zacznijcie szukać miłości. Bo smog ział. W związku z tym, że to był taki szczególny moment, to są tylko dwa zaproszenia, skoro obejrzałeś ten odcinek. Jeżeli nie wiesz, jaka jest różnica między miłością a zakochaniem, to tutaj jest pierwszy odcinek, gdzie możesz posłuchać, o co chodzi, czyli na czym polega miłość, a nie zakochanie. A jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, nie chcesz żadnego przegapić, to zapraszam, zasubskrybuj kanał Langusta na Palmie i wtedy będziesz miał wszystkie te odcinki zawsze aktualne, zawsze na bieżąco. Zapraszam na kolejny odcinek. Aha, bo w następnym odcinku będzie o tym, czy warto randkować z kilkoma osobami naraz, czy może niekoniecznie, czy zawsze się skupić na jednej, czy też może jakaś poligamia, ale to w następnym odcinku.